Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, są w kościele budowniczowie i są ci, którzy burzą, rozwalają, dewastują, niszczą. Kim są ci, którzy niszczą kościół? Jesteście ciekawi. No to tacy ci burzyciele, jątrzący, dewastatorzy kościoła. Dewastatorzy kościoła, no. Być może my już przyzwyczailiśmy się myśleć pewnymi schematami u nas w kraju, prawda? Kto burzy, kto niszczy, kto dzieli, prawda? Często bardzo wygodnie jest przypisać pewnym grupom w kościele, że to niszczą biskupi na przykład, albo inni powiedzą, że niszczą politycy. Albo jeszcze inni powiedzą, że to ci, co grzeszą, prawda, przez swój grzech, oni przyczyniają się do rozbicia kościoła, do rozłamu w kościele. No tak, a jest jeszcze inny podział na tych, którzy burzą kościół. Ważny, wydaje się, że bardzo ważny. On jest związany z pierwszymi prześladowaniami chrześcijan, właściwie pierwszymi w tym sensie, że to mamy mniej więcej trzeci wiek, połowa trzeciego wieku, jesteśmy w Kartaginie, mamy rok około 250, tam są prześladowania, dosyć krwawe prześladowania, ale krwawe też w tym sensie, że wówczas cesarz, który dopuścił się tych prześladowań, wolał torturować chrześcijan niż ich zabijać. I bardzo, bardzo często właśnie chrześcijanie byli poddawani torturom. Wielu z powodu tych prześladowań uciekło. To byli tak zwani Fides. Oni po prostu zachowali wiarę, ale uciekli. Uciekli, żeby uratować swoje życie. Byli też tacy, co pod naciskiem tych prześladowań po prostu nie wytrzymali i nie dali rady, wypierali się Chrystusa, można powiedzieć, przechodzili na pogańską stronę. Oni byli nazywani lapsis, upadli. No i byli ci, co wytrwali, którzy przeszli też przez męczeństwo, byli niejednokrotnie torturowani, nosili na swoim ciele ślady tych tortur, blizny. I oni się powiedzielibyśmy bohaterowie. Bohaterowie, którzy dali radę, tak. I oni byli nazwani martyres. No i cały szkopuł polega na tym, że powstał pewien problem, a mianowicie co zrobić z tymi lapsi, nie? Z tymi upadłymi. No, ci Fides dobrze wrócili, no oni tak, oczywiście ich krytykowano, no bo uciekliście, prawda, nie wytrwaliście w prześladowaniach, no ale ci lapsi. No i wtedy ta grupa zwana martyres, czyli tych męczenników, tych, którzy uważali się za siebie za bohaterów, jak to ojciec powiedział, prawda, oni wytrwali, zaczęli pogardzać, tak możemy to nazwać bardzo obrazowo, pogardzać tymi lapsi. W ogóle nie chcieli dać im możliwości odpokutowania, naprawy swojego życia. Oczywiście podaję pewien schemat, prawda? To były potężne spory wówczas za świętego Cypriana, potężne spory, dyskusje, prawda? Co z tymi upadłymi zrobić, czy ich przyłączyć. Byli tacy, co mówili, tam zapomnijmy im wszystko, przyłączmy ich od razu do kościoła, prawda? Byli tacy, co mówią, nie, muszą odpokutować, a w ogóle to się nie nadają. Zresztą wiecie, no też zobaczcie teraz ci, którzy byli wierni Chrystusowi do końca, prawda? Oni mówią, no dobrze, teraz to zapominamy o wszystkim. My w kontekście tych tortur, prześladowań, prawda, ponieśliśmy taką ofiarę i teraz, a inni nie, i powiedzmy, że między nami nie ma żadnej różnicy. Tak, i ma być na równi. No i ci martyres właśnie, ci, którzy przeszli te cierpienia, te prześladowania, te tortury, zaczęli domagać się specjalnych przywilejów dla siebie. No bo wiecie, daliśmy radę, to nam się coś należy. Tak jest. My wytrwaliśmy, my nie uciekliśmy, my nie wyparliśmy się, więc nam się należy większy szacunek, nam się należą, nie wiem, zmyślam już pewne, jakieś i stanowiska, i urzędy, prawda? I to my powinniśmy być wtedy tymi wyjątkowymi osobami w Kościele, które mają coś do powiedzenia, jak to chrześcijaństwo ma się dalej rozwijać. No i doprowadziło to do potężnego rozłamu. Kolejne prześladowania były już potem ósme, no bardzo, bardzo krwawe, które no, niestety no, musiały w pewnym sensie też te sprawy później uporządkować. I tak sobie pomyślałem, kiedy czytałem właśnie o tych Fides, o tych lapsi upadłych, o tych martyres, którzy domagali się swoich jakichś tam praw, przywilejów, a innymi pogardzali. Historia kołem się toczy.
historia kołem się toczy. Ja nie... Jak wielu teraz, tak powiedzielibyśmy, tych najsprawiedliwszych, prawda? Nie? Jak potrafią czasami upodlić tych, którzy w jakimś momencie upadli, zamiast próbować ich przyjąć, nie? Otworzyć się, to ja teraz jestem, do mnie się musicie dopasować. Nie? Słuchajcie, ja osobiście niejednokrotnie, po prostu przyznając się, że jestem kapłanem, jestem wychowany po Soborze Watykańskim II, że w tej duchowości żyję, prawda, i tak dalej. I wierzcie mi, że jako kapłan z iloma czasami naprawdę bardzo obraźliwymi słowami się spotkałem, różnego rodzaju epitetami pod moim adresem, już nie chcę ich przytaczać. Nie? Przez tych, wiecie, versus Izraelita. Tak, którzy... Przez tych prawdziwych katolików. Tak, nie? Tak. Przynajmniej tak o sobie myślą. No, to, słuchajcie, nie wiem, czy przerwałem, bo tak... No, przerwałem. Zasłuchałem się w ten śpiew ptaków. No. Słuchajcie, jest coś na rzeczy, że niektórzy, będąc w Kościele katolickim, uważają, że zjedli wszystkie rozumy, całą prawdę, że to są, że oni teraz mają prawo dyktować, w którym kierunku ten Kościół ma pójść do tego stopnia, że są w stanie nazywać papieża Franciszka antypapieżem, prawda, że są w stanie... Delikatnie, to jest bardzo delikatne określenie, nie? Że to oni właśnie będą mówić, że aby wejść do Kościoła, to teraz na kolanach i tak dalej. Słuchajcie, to, że ja żyję blisko Chrystusa, to jest oczywiście, to jest przywilej. To, że jestem w Kościele katolickim i odkryłem prawdę, to jest przywilej, ale to jest przywilej, który nie stawia mnie wyżej ponad drugim człowiekiem, tylko ten przywilej, to jest przywilej głoszenia Chrystusa, tak aby inni mogli go również zobaczyć i również w Kościele katolickim być. Tak, a tym, czy, na czy, tym to polega. Tak, a tym, czy ja rzeczywiście jestem wierny Chrystusowi, wyznacznikiem tego, że jestem naprawdę wierny Chrystusowi, jest to, czy ja pełnię wolę Boga w moim sercu, czy ja wypełniam, realizuję wolę Pana Boga, czy swoją wizję jakiegoś życia, czy swoją wizję chrześcijaństwa. A zobaczcie, że jedna z podstawowych spraw, którą zostawił nam Pan Bóg jako przykazanie, jest przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka. Więc jak może być w kimś miłość i realizacja woli Pana Boga, jeżeli on pogardza drugim człowiekiem? No. Jeżeli pogardza Straszne. Drugim człowiekiem. Straszne. To wybaczcie, ale tu nie ma mowy, moim zdaniem, tu nie ma mowy o jakimkolwiek wypełnianiu woli Pana Boga, jeżeli ktoś pogardza drugim człowiekiem. Oczywiście ja mogę się z nim nie zgadzać, ja mogę chcieć go w jakiś sposób zewangelizować, pokazać mu dobrą drogę, ale nie pogardzać, nie pogardzać, nie żyć w jakiejś nienawiści. I to są właśnie ci współcześni burzyciele Kościoła, którzy sieją niezgodę, którzy jątrzą, którzy innych wytykają palcami, którzy siebie uważają za lepszych, a innymi pogardzają. No to jest bardzo smutne i uważam, że te osoby najwięcej szkody i zła w Kościele wyrządzają. Oczywiście to co mówił ojciec na początku, i ci, którzy grzeszą, i kapłani, którzy grzeszą, i my, którzy dajemy zgorszenie jako kapłani niejednokrotnie, tak, to też jest złe świadectwo i to też burzy. To też jest podkopywanie fundamentów, prawda? Ale zawsze można to naprawić, zawsze można się nawrócić, zawsze można coś w swoim życiu zmienić. A jedną z największych pokus, myślę, że to jest bardzo szatańska pokusa, to jest pokusa pychy i wywyższania się nad drugim człowiekiem. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Tu nam figle światło sprawia. Jesteśmy trochę w takim terenie, w plenerze, także dziękujemy, że jesteście z Wami. Dajcie łapkę, kliknijcie dzwoneczek, napiszcie komentarz. Wasze komentarze są dla nas ważne. Pytanie przesyłajcie na adres bezslagonu@franciszkanie.net. Dziękujemy też za wsparcie na Patronite. No. Pokój dobro. Pokój dobro.